Szanowni Państwo, chcę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do przetrwania dobrej pamięci o Cichociemie i tym wszystkim, którzy przyczynili się, że znalazło to swój wyraz także w postaci tego niewielkiego, skromnego, surowego w swoim wyrazie pomnika, który przemawia do nas 316 nazwiskami Cichociemnych. Przemawia także tym wszystkim, czego nie ma tutaj na pomniku. Niezwykłymi życiorysami, niezwykłymi dokonaniami, niezwykłą determinacją w dążeniu do wsparcia walki podziemnej poprzez trafienie do kraju okupowanego najkrótszą drogą, ale drogą pełną niebezpieczeństw, drogą najeżoną niesamowitą ilością wyzwań, drogą, która kończyła się często śmiercią, często kończyła się wyklęciem, wypędzeniem, wygnaniem, próbą wygnania także z polskiej pamięci, która prowadziła poprzez najważniejsze fronty walki podziemnej z czasów okupacji niemieckiej, także i do niezwykłych, dramatycznych zmagań w okresie powojennej walki z systemem komunistycznym. Ten pomnik powinien skupiać pamięć rodzin, pamięć podwładnych, pamięć nas wszystkich po to, abyśmy wiedzieli, że i w tej dramatycznie trudnej walce byli tak niezwykli ludzie, którzy powinni stanowić do dzisiejszego dnia istotny punkt odniesienia nie tylko dla pamięci, ale również dla dnia współczesnego. Dlatego z największą satysfakcją widzę i żołnierzy sił specjalnych stojących przy tym pomniku, jednostki, która słusznie nawiązuje właśnie swoją profesjonalnością, swoim niebywałym wyszkoleniem do pamięci Cichociemnych, którzy przywozili tutaj do Polski typowy polski gorący patriotyzm, wolę walki, zdolność do ofiary, ale także najwyższej jakości umiejętności. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że jeszcze za mojego życia możemy uczcić pamięć moich kolegów, przyjaciół 316 Spadochroniarzy Armii Krajowej, tak zwanych Cichociemnych, elity polskiego wywiadu. Jestem szczęśliwy, że odsłaniając pomnik możemy się przyczynić do zachowania w naszej pamięci i dla przyszłych pokoleń legendarnych Cichociemnych. Tobie, ojczyzno! Wieniec składa minister obrony narodowej Tomasz Siemoń. Wieniec składa kapituła orderu wojennego Virtuti Militari. W imieniu społeczności wojsk specjalnych wieniec składa dowódca wojsk specjalnych generał brygady Piotr Pachalon. Temu postawił Pan przed nami zadanie, bo to Pana pomysł, aby uczcić pamięć wszystkich 316 Cichociemnych, tych, którzy wskoczyli do Polski. Panie generale, nie wykonalibyśmy tego zadania sami, gdyby nie pomoc, a właściwie główna rola Muzeum Powstania Warszawskiego. To oni są dzisiaj cichymi bohaterami,
tej uroczystości. To dzięki nim ten pomnik stanął tu, w tym miejscu i w tej formie. Panie dyrektorze, dziękuję w imieniu żołnierzy GROM za to, za wykonane zadanie. I myślę, że my żołnierze jednostki GROM, pamięć o Cicho Ciemnych, kultywować będziemy każdego dnia na jak najwyższym poziomie. Panie generale, zadanie wykonaliśmy. Tobie, ojczyznę.